Jesteśmy na cmentarzu wojennym w Zabełczu, cmentarz wojenny numer 351. Wokół mnie znajdują się groby osób, które tutaj na sądeczyźnie zmarły, zginęły, a niekoniecznie były z naszym regionem związane. Większość tych grobów pochodzi z roku 1914. Żeby poznać historię tego miejsca, musimy powiedzieć sobie, że tutaj na Zabełczu znajdował się majątek ojców jezuitów, ich zabudowania. I w tych zabudowaniach Austriacy urządzili sobie w czasie I wojny światowej właśnie na jej początku szpital epidemiologiczny. Były tutaj różne choroby leczone, był tyfus, była czerwonka. I inne schorzenia, i właśnie ci, którzy niestety nie zdołali się wy wykurować, byli chowani właśnie w tym miejscu. Ale okazuje się, że nie tylko, ponieważ ten cmentarz jest także miejscem spoczynku osób, które zginęły w walce. Jeden z żołnierzy zginął tutaj niedaleko w Wielopolu, aż sześciu w dąbrowie, przy jednej z głównych dróg. No i taka ciekawa historia, że jeden z żołnierzy zginął w Siedlcach w gminie Korzenna, gdzie właśnie w czasie potyczki zabity został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym, natomiast później ekshumowano go właśnie tutaj. Cmentarz ten był także świadkiem zmagań drugowojennych. W czasie II wojny światowej, przechodzący tędy front w 1945 roku sprawił, że również i tutaj ponownie było dużo ofiar i niektóre przekazy historyczne mówią, że tutaj właśnie w Zabełczu, na tym cmentarzu zostali pochowani także żołnierze Wehrmachtu, którzy tutaj w pobliżu tej głównej szosy wiodącej od Nowego Sącza w stronę Krakowa zginęli. Jeden z wielu cmentarzy w naszym regionie. Myślę, że trzeba o takich miejscach pamiętać, bo są to miejsca, które są miejscami pamięci narodowej i żołnierze, którzy walczyli przecież ze sobą, Walczyli ramię w ramię, e, obok swoich towarzyszy, leżą tutaj, niezależnie od narodowości. Leży tutaj 21 osób, jest to 18 e, żołnierzy austro-węgierskich, Czech-Rosjan. Chociaż byli wrogami za życia, to po śmierci spoczywają tutaj razem. Pamiętajmy o nich.